Dzisiejszym gościem w najlepszym odcinku, w najlepszym programie, przepraszam, nie odcinku, ale w najlepszym programie na YouTubie jest... Kto ma wiedzieć, ten wie. Czyli Żurom. Słynny Żurom, podobno ja się dowiedziałem, że jest słynny właśnie tutaj, będąc na tym obozie. Słynny jesteś dlaczego? Z różnych powodów. Mam swoich i sympatyków, i hejterów, ogólnie tak to każdy na internecie. W każdym bądź razie, dlaczego dla mnie jest ogromny plus? Dlatego, że się nie cykał, no i chcę zagrać najlepszą grę, czyli bomba czy low. Byłem bardzo zmęczony, jak podejmowałem tę decyzję, to było 2 dni temu i tak się trochę przespałem, ale no nie mogę się wycofać. Trenerowi nie wypada odmawiać. Nie będziemy dłużej tłumaczyć zasad, bo Żurom już się dokładnie zna, obejrzał odcinek z Isamu. Także jeżeli chcecie poznać dokładnie zasady, mam nadzieję, że już je znacie, to możecie wrócić do poprzednich odcinków i wtedy sobie wszystko przypomnicie. Po każdej rozgrywce jest pytanie, nie? Po każdej rozgrywce zapisuję punktację. Sonia, której nie widzicie, która prowadzi nam tutaj piękny stretching, będzie zapisywać punktację. Uwaga, stajemy sobie tutaj i kto mówi 3-4? A ty. Ja mówię 3-4, też jeszcze. Weź sobie łapę trochę wyżej, bo jednak jak jest tutaj nisko, to rzadko kiedy trafimy siebie w papę. Obejrzałem poprzedni odcinek, mam taki plus, że mogę się zasłaniać, on nie. Tak, ty możesz się zasłaniać, ja mogę robić tylko sobie jakąś tam odchyłkę, nie? Uwaga. 3-4. No, jeszcze raz. Się tak obstresuję, że nawet zapomniał pokazywać. Ja to grałem jak byłem mały. Zapomniał pokazywać. Na papier. Są 3 znaki. Tak. Pierwszy się nie liczy, jedziemy dalej. Uwaga. 3-4. Mogłeś uderzyć! Widziałeś? A, 1-0. 1-0 dla Żuroma. Dla Żuroma. 1-0. A dla mnie jest pytanie. W jakiej znanej postaci się kiedyś kochałeś? O. Nikt tego się nie spodziewa, ale kochałem się kiedyś w Natalii Kukulskiej. Panią Natalię Kukulskiej, teraz już panią pozdrawiam, gdyż to była jedyna taka artystka, która będąc małolatem patrzyłem na nią się kochała. A to byłeś już taki czy taki? No byłem, nadal byłem mały, bo jestem mały, ale byłem jeszcze mniejszy. I posłuchajcie to, jedyny koncert, na jaki w życiu pojechałem, na który mnie zabrała moja mama. Mama, pozdrawiam cię, po raz kolejny wspominam swoją mamę w odcinku. Był koncert właśnie Natalii Kukulskiej, która grała, nie pamiętam już gdzie, było to gdzieś w Poznaniu. I ja będąc chyba 10 lat, byłem na tym koncercie. No i sobie tam tyczyłem, śpiewałem i w ogóle, a w niej się właśnie kochałem. Bardzo możliwe, że po pierwsze dlatego, że była ładną kobietą, po drugie ładnie śpiewała, a po trzecie tworzyła piosenki do Herkulesa, którego oglądałem bardzo dużo ilość razy. To już wiecie teraz. 1-0 dla Żuroma. Nie jestem zadowolony ze swojej szybkości. Ale mógł trafić, no. 3-4. A nie! Już będzie remis. Dawaj, dawaj, jeszcze nic. Ale już będę. No. 3-4. Znowu wygrał i znowu nie trafił. 2-0. Jeśli mógłbyś mentalnie sterować ludźmi, co kazał im byś robić? Oprócz grania w swoją grę tutaj teraz. Ja wiem, że ten program ma być głównie głupkowaty i trzeba by było udzielać takich głupkowatych odpowiedzi, żeby było śmiesznie. Ale jednak w tym wypadku nie będzie to taka śmieszna odpowiedź. Wiesz co? Pierwsza rzecz, którą bym im kazał zrobić, to... Wlążyć! Głównie bym tylko nakaz skierowałbym do Chin i do Indii, żeby tworzyli mniej ludzi. Żeby się ograniczyli w tym, bo jest nas za dużo na świecie. I tak bym to właśnie uczynił. Maciej Szyszka, który nas tutaj słucha, myślę, że do niego też bym mógł skierować ten nakaz, gdyż masz 4 córki. Ogólnie nie, no Maciej niech sobie ma, nie? Ale Hindusów i Chińczyków bym wstrzymał. No bo jak możliwe, że 2 kraje stanowią chyba 1/3 ilości ziemi na świecie. No przecież to jest jakaś makabra, nie? Więc im nakazałbym, pierwszą rzecz, którą bym nakazał, to bym, żeby był stop. Teraz powiem tak, nakazałbym jeszcze o wiele więcej rzeczy, tylko na tym się zatrzymamy, bo jak kiedyś się pojawi po raz ponownie to pytanie, to wtedy powiem, co więcej bym nakazał. Ja na koniec powiem, że to wszystko opowiadałem, a propos takiej ludności, że siedzi sobie pani w domku, ma tam 6 różnych dzieci, powiedzmy Chińczyk, tam Azjata, może być Polak, no i na przykład Ukrainiec, i wchodzi sobie nowy pan z kwiatkami do mamusi, a mamusia tak na niego patrzy i mówi: dzieci, co się mówi do nowo poznanego pana? Czy ty jesteś naszym tatą? Gotowy? Tak. 3-4. No ja no kurde, ale było blisko. No było już blisko. Blisko. No, jeśli mógłbyś poznać odpowiedź na jedno dowolne pytanie, jakie byś zadał? Co jest po śmierci? Jedziemy dalej. Co jest po śmierci? Krótko jest temat. Bo to jest pytanie, które chyba niemal każdy by zadał. 3-4. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh! Oh! Stop! Widzicie? Yes!
Mało tego! Ale pięknie. Ale stoi! I teraz uwaga! I szczęki zapomniałem! Bo ktoś za przegrał, to dostał w ryło. Dokładnie. 2-0 tak. Dla mnie, ale uwaga! A pytanie przez to, że on uderzył też, pomimo tego, że przegrał i wie trafił, odejmuje mu jeden. Ja zakładam szczękę, żarty się skończyły. I teraz ja ci zadaję pytanie tak. W końcu. Powiem, już wiem, skąd mówię, że jest szybki, dobra? W jakiej najcięższej pracy pracowałeś? O! No. To jest ciekawe. Wiesz co, jak byłem małolatem, poszedłem do lakierni proszkowej. Wygooglujcie sobie, kto ma wiedzieć, ten wie, ja wiem już, bo tam pracowałem. Nie jest zwykła lakiernia. Tam się robiły różne rzeczy dla zagranicznych firm. Takie talerze na początku się myło w benzynie, potem się szerowało pistoletem pod ciśnieniem z powietrzem, potem znów tam czymś się czyściło, farbowało się tym pistoletem w proszku, wjeżdżałem nim do pieca, tam czekałem, aż ten lakier pokryje to wszystko, wyciągałem, miałem gotowy produkt. I powiem ci, stwierdziłem, że to jest bardzo niezdrowa praca, bo dobrze zarabiałem na tamten czas jako małolat, ale to było bardzo niezdrowe, bo ja widziałem po swoim katarze i po tym, co jak lakierowałem, to tego samego dnia samego tak plułem takim kolorem. To była najcięższa praca, uważam, którą miałem. Czyli taki pimp by car, tak? No takie biedniejsze. Taki biedniejszy. Hardkorowy polski pimp by car to był. Taki właśnie. Biedniejszy, tak. Dobra, okej, okay, ostatnia rozgrywka. Zakładam szczękę, bo... Ostatnia rozgrywka, wygrał więcej, ale punktacja jest tam chyba zbliżona, także kurde... Może być lepiej. Jak będzie jeszcze raz tak, to przegrywasz, to pięknie, nie? Spokojnie, chyba. 3-4. Rewiz, uwaga. 3-4. Kurde. Mam jeden punkt. Jeden punkt na Żurowa. Ale tylko jednym punktem. Jaki film, obraz lub wideo zawsze powoduje uśmiech na twojej twarzy? O, to ciekawe. A może rozwiniemy, polski i zagraniczny, żeby było... Nie, bo nie? Ja będę brał w tym programie udział wiele razy, więc będę się odpowiadać. Ale od razu podam film, Zgon na pogrzebie, angielska wersja, petarda. Dobra, jaka jest punktacja oficjalna? Jeden punkt, jaka wygrałem. No właśnie, nie. 3, Borys 2. Yes. Dobra. No to teraz będzie najciekawsze. Wybieraj śmierciodośną broń. Czyli widzisz, tak się obawiałeś i kurde, po raz kolejny... Kopnie, dzisiaj mam problem z nogą, bo niestety jestem po złamaniu panewki stały biodrowego, to nie za bardzo, więc będzie cios. Chcę złamać bebek, dobra, okej. Okay. A czemu bebek od razu? Bo bebek. Nie no, dobra, bebek. Bebek. No nic. No nic. Po raz kolejny przyjmuję cios na brzuch, ale jestem twardy. Jednego nie wiecie, że jutro mam z nim trening, więc muszę się zastanowić, czy chcę bardzo to zrobić. Dawaj, dawaj. Może być prosty i dowolnie? No możesz cokolwiek zrobić chcesz, no to dobrze. Stań z bokiem. Nawet backfista. Daniel, nie odzywaj się. Dobra, delikatnie. Dawaj. Nie 3, bój się. 2, 1. Słabo. No. Do poprawy, do nauczki. Także uczymy się. Okej, okay, nie siadł, szkoda, że on nie przegrał, bo ja bym mu tak wypieprzył, żeby tutaj siadł. Niestety się nie udało, ale przy okazji zobacz, jaka jest rękawica, opowiedz o tym. To jest fajna sprawa, bo jesteśmy na, znaczy ja jestem, byłem na obozie bokserskim, który się zamienił potem w drugi w obóz MMA. Podpisał się Maciej Zegan, Krzysztof Kocedowski, Dariusz Sęk, Maciej Sulęcki i Diablo Włodarczyk. I poprosiłem też tutaj obecnych trenerów, którzy są na obozie, żeby dołożyli swoje podpisy na tą rękawicę. A tutaj kolega już będzie wiedział, co z tym najlepiej zrobić, czyli rękawica idzie na cel charytatywny. W związku z tym, że mam do siebie dużo pokory i nie jestem jakimś zawodowym sportowcem, ani w ogóle sportowcem, tylko coś tam sobie ćwiczę, więc pisałem też się do rękawicy amator żurom. Dziękuję. Piękne powiedziane, dobrze, że w końcu ktoś gada więcej niż ja. A tutaj mamy tą rękawicę, o której już wiemy. Wiemy też o innych gadżetach, które pojawiły się w poprzednim programie. Ja zawsze mówiłem, że dojdzie na akcję charytatywną. A z racji tutaj, że jest tutaj z nami kozak niesamowity, jeśli chodzi o śpiewanie i tańczenie i całkiem nieźle ludzi w sportach walki, czyli Daniel Owielańczuk, to wszystkie te gadżety idą na jego córę, na pole i teraz wszystkie te gadżety, tak mi się wydaje póki co, że tak mogę zrobić, nie? Wystawiam na Allegro charytatywnie, on już niedługo będą dostępne i potem te gadżety przekazujemy na Allegro, tam sobie je kupujecie i kto je kupi, kto je wygra, wylicytuje, bleble, pieniążki od razu idą na akcję, na się pomaga, no i tak to się jakoś tam kręci. Pierwszy sezon jest dla Poli. A w związku z tym, że strzał był lekki i trener jest wyluzowany, to na koniec tak. What's up? W następnym odcinku widzimy. Daniel, chcesz mi przypierdolić? Na chwilę, Daniel. Pokażę. A co, teraz mogę? No, cały program musimy nakręcić. A nie, no to nakręcimy później. To tam próbę. Nie, cały program. Nie, teraz trening robię. Jest tu również Patryk Kaczmarczyk, jest tu Artur Sowiński, także wszystkich tutaj zaangażuję. I tu ciosy mogą być zupełnie inne. Mogą być inne i mam nadzieję, że w końcu wygram, bo w końcu ja to ja chcę ich knockoutować, a nie oni mnie. Dziękuję żurom. Lewa jeszcze, póki co lewa, bo tam już tu jeszcze druciki. Do zobaczenia w następnym. Yo. Pozdrawiamy.